No dobrze, to jak smakuje to złoto? O Jezus, niesamowicie, po prostu to jest dla mnie coś niesamowitego. Hymn polski, niesamowite przeżycie, naprawdę. Pierwszy raz w życiu miałem okazję się przekonać, jak to jest stanąć na podium i przyjąć złoty medal na takich mistrzostwach. Coś niesamowitego. Ale to nie jedyne szanse medalowe naszych reprezentantów. Dziś bardzo dobry start naszych motoparalotniarzy z Wojtkiem Bugdałem na czele. Zaczęła się rywalizacja, zaczęły się i nerwy. Słabo było z pylonami, które widzimy za nami. Przez tydzień w ogóle nie było pontonów. Później postawili pontony na wodzie, to bramkę na ziemi, a nad ziemią nie wolono latać ze speedami. W końcu skasowali task. Jak już postawili wszystko, no to było wczoraj. Ale kiedy wreszcie nerwy udało się opanować, wreszcie można było wystartować i w tej pierwszej konkurencji naprawdę wypadliśmy bardzo dobrze. Dwa pierwsze miejsca należą do nas, no ale jak to zwykle bywa w przypadku perfekcjonistów, zawsze coś można poprawić. Jest to zupełnie inne latanie jak te, które lataliśmy w Polsce, bo tutaj slalomy są na wodzie, my lataliśmy w Polsce nad lądem. Poznajemy nowe, że tak powiem, środowisko, ale stopniowo przyspieszamy i mam nadzieję, że wszystko się dobrze dla nas skończy. Kiedy tutaj w Dubaju na Palmie nasi motoparalotniarze zdobywali pierwsze punkty, swoje punkty zdobywali też nasi spadochroniarze. Tyle, że na lotnisku położonym 50 km stąd, można powiedzieć piaszczystym lotnisku, choć oczywiście na samym pasie startowym piasku nie ma, to dookoła jego jest bardzo dużo, bo to właściwie środek pustyni. Bardzo widowiskowa konkurencja, ale również niezwykle niebezpieczna. Widowiskowa oczywiście pod warunkiem, że gdzieś w górze jest kamera i pokazuje to, co my teraz pokażemy. Polega to na tym, że robimy określone figury w powietrzu, potem zamieniamy się miejscami i tak określone jak najwięcej razy w ciągu 60 sekund. Robimy to na otwartych czaszach, także otwieramy spadochronę zaraz po wyjściu z samolotu. Podlatujemy do siebie nawzajem i wtedy ja swoją nogą zahaczam linki spadochronu kolegi w określony sposób. Czyli wcześniej przed skokiem ustalamy, które linki po kolei powinienem zahaczyć lub on moje. I oczywiście musi być to nagrane przez kamerzystę, żeby było zaliczone. Dubaj zachwyca nie tylko słońcem, ale pokazuje tutaj podczas Światowych Igrzysk Olimpijskich Sportów Lotniczych, że pod hasłem sporty lotnicze mieści się naprawdę dużo. Żeby latać, wcale nie trzeba oderwać się od ziemi. Żeby latać, wcale nie trzeba mieć skrzydeł. I wreszcie, żeby latać, wcale nie trzeba mieć silnika. Trzeba mieć dużo wyobraźni, no i przede wszystkim umiejętności. To na pewno cecha wspólna wszystkich, którzy startują podczas tej wielkiej międzynarodowej imprezy. Podczas Światowych Igrzysk Sportów Lotniczych odbywa się jeszcze jedna niezwykle atrakcyjna i widowiskowa impreza. To Światowy Puchar Flyboardu. Czegoś, czego w Polsce jeszcze nie ma, a jeśli jest, to nie jest tak popularne jak gdzie indziej na świecie. Warto więc popatrzeć na najlepszych. Z Dubaju Maciej Stroiński, Polsat News. What's next? Spin and back. Double back.